kurwa zacząłem do strażnika tych snopi, wiesz, pilnują na spacerniaku, nie? Bo tam przecież ja nie byłem sam, to było 20 osób, może 30 no maksymalnie. I krzyczeć, mówię, ty kurwa nie śpi, tylko pilnuj, co robią osadzenie. A on kurwa w toku. I mówię teraz, teraz mnie posłuchajcie, kurwa. Bo tam mi się zebrało na rolę, w kurwę. Wszystkich, bo zaraz te guziki powduszały. Jak ktokolwiek będzie próbował do mnie wejść. Ja się słyszę. Jak ktokolwiek będzie próbował do mnie wejść. Na tą wieżę, czy gdzie ty byłeś? Na dachu. Na dachu w więzieniu? Tak. A po coś tam wlazł w ogóle? Bo mnie wyłączyła rozmowę. Kto ci wyłączył rozmowę? Strażniczka, która kontroluje rozmowę, w jakim języku rozmowy. Ale na tym, na telefonie to kablowym? Do domu, tak. Aha, i się wkurwiłeś i poszłeś na dach? I na spacerniaku wjebałem się na dach. No. Tam w Norwegii, tak. Co siedziałeś 5 lat. No. I rozumiesz, masz tutaj te sprawy. Czekaj, trochę przygryzę. No. No i co dalej było z tym? To afera była, nie? To kurwa śmigłowiec, tak? Latał. I sobie powiedziałem, że ktokolwiek tu do mnie wejdzie, albo będzie próbował mnie tutaj stąd ściągać, skaczę w pizdu i się zabijam. No. I rozumiesz, kurwa? A rozmawiał będę tylko z bosem więzienia. No. Z nikim innym. Z żadnym chujem innym nie rozmawiam. Mhm. I jakakolwiek próba tutaj podchodów, że ktoś wchodzi po cichu, idzie bokami, skacze w pizdu na dół i się rozpierda. No. Ile to godzin trwało? No, kurwa, ze 4,5 godziny. No. Jak cię ściągnęli stamtąd? Uśpili cię, czy co? Nie. Przyszedł ten, kurwa. Przyleciał, był nawet na jakiejś imprezie, rozumiesz, z tym królem Haraldem. No. Ten był z więzienia. No. Stamtąd przyleciał helikopterem. No. Żeby cię ściągnąć z tego dachu. Bo ja chciałem rozmawiać tylko i wyłącznie. No rozumiem, no. I przerwałeś mu imprezę z księciem, tak, z królem Norwegii. Tak. No. Przyleciał helikopterem. Mhm. I zacząłem z nim sobie rozmawiać. Zgodziłem się, że ktoś przyjedzie mnie ściągnąć. Tam już zarobiłem w sali komandosi, kurwa człowieku. No. Straż pożarna z tą drabiną, z tym wisienikiem. Mhm. No, bo ja mówię, że schodzę wtedy na dół, jak będzie ze mną rozmawiał. No. Nie, mówi ktoś, bo może cię zabije, spadniesz, kurwa. I on weszedł do góry po drabinie do ciebie? Nie, przyjechał na tym wisienniku. A na zwyżce, no. Przyjechało dwóch komandosów. No, i on? Kazali mi, nie, no, tylko komandosi. No. Przyjechało dwóch komandosów, rozumiesz? Kazali mi się położyć na brzuchu. No. Skuli mnie, wsadzili. I że będziesz z nim rozmawiał? Tak. Wsadzili mnie do tej, kurwa. Z komendantem więzienia. Wsadzili mnie, rozumiesz, do tej windy, zwieźli mnie na dół. No. Zawieźli mnie, rozumiesz, na celę. No. Przyjechał ambulans. Adrenalina u mnie pierdolnała strasznie mocno. No. To miałem takie pulsy, ciśnienia, że dali mi diazor, takie tabletki na zbicie, kurwa, wiesz. No. Bo to był już stan tam podchodzący pod, kurwa, zawały czy inne chuje. No. No i przyszedł dyrektor, ten boss więzienia. Wręczył mi swój telefon. Kazał wykręcić numer. No. I rozmawiałem sobie po polsku, nie 20 minut, tak jak przysługuje więzienie, a 48 minut. Z żoną? Z żoną. Po rozumiem. Polsku, no. Nie po angielsku. No. Bo tam w tym jebanym więzieniu było tak, że miałeś co tydzień telefon, no. Ale 3 razy musiałem rozmawiać w miesiącu po angielsku, no. A tylko raz po polsku. Rozumiem. I to mnie wkurwiało. I broiłem im tam strasznie. No. Dlatego często byłem w miejscach odizolowania, czyli byłem sam, to powiem ci, że telewizor to był mój kolega. No. Kurwa mać. Jebany był kilka razy dziennie. Jak? A za reklamy, kurwa. A rozjebałeś telewizor?
28 telewizorów rozjebałem tam. Ale czemu one nie były zabezpieczone czymś? Znaczy się zabezpieczone, bo one nie, to były normalne telewizory z DVD, każdy telewizor miał DVD. No. I... W izolatce miałeś telewizor? Nawet w izolatce miałem telewizor. I rozjebałeś 28 telewizorów? Tak jest. A dokładnie 28 cel całych, dokumentnie rozjebałem z lodówką, z telewizorem, z wszystkim co było w celi. To co mogłem, miałem siłę wyrywać. Kiedyś próbowałem drzwi wyrwać z kibla, nie dałem rady. Ale to nawet na końcu, kurwa, z fotelem, bo tam miałeś biurko, fotel, no. Wszystko rozpierdalałem. Jak rozpierdalałem, to cele dokumentnie. No, no, no. Rozjebałem. A czemu nie wpadała ta kipa, co cię przypierdala tarczami do ściany? To nie jest, bo to nie jest Polska. Aha. I rozumiesz, oni tylko przez ten taki, bo tam masz taki kuk otwierany, no. Patrzeli co ja odpierdalam. No, no, no. I wtedy się już zbiegała ekipa, no. Żeby mnie uspokoić. Jak cię uspokajali? I rozumiesz, tym zostawał już tylko w całości fotel, no. To zawsze zostawiałem na końcu. I siedziałeś? Rozpierdalałem fotelem, jeszcze lampy tukłem. No. Na koniec? Na koniec. No. Na fotelu usiadałem, wszystkie swoje zdjęcia z domu, listy, tytoń przygotowane obok mnie. No. Czekałem aż ekipa wchodzi. I co wtedy robili z tobą? I wtedy próbowali mnie wkłuć. No i co? No to gryzłem, plułem, kurwa, wszystko robiłem. No. Później sobie chuje, rozumiesz, taki worek mi na łeb zakładał. No, sobie no. Padł, żebym nie pluł i nie gryzł. Żebyś nie pluł i nie gryzł, to dworek ci na łeb zakładali. Tak. I tak mnie kurwa atakali, kurwa, na izolatkę zawsze. Aha. No. A na izolatce już nie było telewizora. Jak to nie? Taka sama cela jak ta. I tak z izolatki rozpierdalałeś następną. Tak jest. A były przypadki, że po prostu wsunąłem telewizory za tyton, nie? Czemu? Żeby dostać lepszy model, nie? Bo to wiesz, nie wszyscy stary, były równe telewizory. No, nie rozumiem. Były nowsze i starsze. No, a czemu za tytoń? No bo jak ktoś chciał, żeby... Jak ktoś się nie zna i nie wie jak coś zrobić, żeby coś zepsuć, no, no to kurwa nie, to za to zapłaci chociaż, tak? No i jak to psułeś? No, to jak to psułem? No normalny, prosty sposób, nie? No słucham. Oj, oj. Ciężko to jakiś tam oporniczek zewrzeć z okupy, aha, żeby coś spalić. I telewizor nie działa, tak? No, myślałem, że o ziemię rozjebywałeś nie. Komuś za tytoń. Za tytoń, za takie płatne usługi to było, bo tam byłeś po godzinie, na normalnych oddziałach, jak no. Siedziałeś, to ja nie pracowałem, bo ja z kurwami wojowałem, nie? No. To nie pracowałem. Ale i tak ci płacili, nie? Płacili mi to samo, co bym pracował. Oni no, no, wyjebane, nie? No. A co tam trzeba było robić, jakie roboty? Takie tam proste, kurwa, i kable składać, kurwa, były przedłużacze takie do skręcania, i chuje moje. Czy tam jakieś lampki, kurwa, takie to pierdoli. No. Ale ja z kurwami wojowałem i nie pracowałem, no. 5 lat? Tak. To rozumiesz, kurwa, mam takiego kolegę, który ma brata, taką czarnomowcę w rodzinie. On całe życie siedzi w więzieniu. On ma 50 chyba 8 lat, ale on już ma 35 lat zajebane budła, nie? Tymi tam. A z tymi poprawczakami to może i więcej, nie? No. To jak ja opowiadałem mu, rozumiesz, co ja odpierdalałem w tym norweskim więzieniu, on mi powiedział, że w Polsce zabiliby mnie, fuj, nie? No, no. Normalnie zabiliby mnie za to, ja co ja tam odpierdalałem. No widzisz. Na 3 tygodnie spierdoliłem mnie z więzienia. Jak? No normalnie. I złapali cię? Znaczy podjebał mnie Polak, którego kiedyś najebałem. Aha. I po 3 tygodniach... A nie dołożyli ci do wyroku? Nie, tam nie ma czegoś takiego. Co ty gadasz? Tam nie ma dokładnie... A jak spierdoliłeś? Słuchaj, po chyba 3,5 roku wpuścili mnie na oddział półotwarty. Aha, i dlatego. Tam była dookoła tylko siatka. No, no. Zajebana, tak jak wiesz, z tymi kolczastymi dutami u góry. No i rozumiesz, to była zima akurat. Nie? Śnieg, kurwa. I puścili mnie na ten półotworek, nie?
tam byłeś od 8 rana do godziny 24. Siłownia non-stop, gdzie chciałeś, już to rozumiesz. Na jednym więzieniu, nawet gdzie byłem, był basen, kurwa. To rozumiesz? No i tak sobie... zaiskrzyło mi coś w myśli, kurwa, jak ja bym coś bzyknął. Albo spierdolił może do Polski, wiesz, tak we łbie mi zaświtało, kurwa, nie? I zatrudniłem się, kurwa, jako elektryk. Tam. No i to było chyba w czwartek, poszedłem pierwszy dzień do pracy. W piątek po pracy zajebałem obcinaczki. To samo. I kurwa mać, mój horror był tylko tym, że miałem czarną skórzaną kurtkę. No. A tam już prywatne rzeczy mogłem mieć przy sobie. No to kurwa zamieniłem się z murzynem takim na kurtki. On mi dał białą, a ja mu dałem czarną. On mi dał taką normalną z materiału, z kapturem, ale białą. Bo tam wkurwiały kamer, nie? Dookoła tych płotów. No i sobie rozumiesz, założyłeś, ciemniło się trochę, to była gdzieś godzina, kurwa, przed 18. Po prostu sobie podciągałem się z obcinaczkami pod płot, w tej kurtce białej, w jasnych spodniach, kurwa. Wyciąłem sobie normalnie takie drzwi obcinaczkami, otworzyłem i przez takie lasy z gór, z takiej zajebistej góry na dół, do stacji pociągowej. Ale jaką różnicę robiło to, że miałeś białe, a nie czarne? No bo kurwa, czarne chyba na białym widać, nie? Na w kamerach. A tam zawsze jakiś mój siedział na kamerach. Ale białe co, śnieg był? No śnieg był. Aha, no. Na śniegu, bo to Norwegia. Tak. I to jaki był miesiąc? Grudzień. A, no, dlatego na białym, no. I kurwa mać, wypierdoliłem, rozumiesz, dostałem się do tej stacji pociągowej, ale tak. Ni telefonu, ni pieniędzy, ni dokumentów, kurwa nic, nie? I sobie myślę, kurwa, jak ja wsiądę do tego pociągu, mnie kanar zjebnie, to zadzwoni, bo psy nie ma, kurwy, nie? To od razu mnie mają, nie? No. No to rozumiesz, wsiadłem do tego pociągu, już w stronę Oslo. Bo zjebałem skąd zwinię takie więzienie jest, kurwa, w Norwegii. Jak się nazywa? Konzwinger. Konzwiger. Konzwinger. Konzwinger. Ger. Tak. Konzwinger. No. To tam sławny jesteś u nich. I rozumiesz tak. I stamtąd nic zjebałem, bo na pociąg cię dostałem, stację pociągową. I a sobie... w jakim to jest mieście? Konzwinger. A miasto Konzwinger, tak? Tak. Jak to jest daleko od Oslo? 90 km, coś o tym. Dostałem się tam i mówię, po godzinie 20 przechodzą i sprawdzają, czy wszyscy są na celach. No. No to już będą, kurwy, mnie szukać. A o której to było, nie? Jak uciekłeś? Po 18 już byłem. No dobrze, no. Chyba 18:20 parę minut odjeżdżałem ze stacji już tam. No. Od razu poszukałem sam kanara. No. I mówię mu, że pracuję tu z kolegą. No. I mówię, pojechał po materiał do hurtowni i na pewno zachlał, bo mówię, alkoholik. Po angielsku z nim gadałeś. Po angielsku z nim no. I no nie przyjechał, ja nie mam ani telefonu, mówię, ani portfela, ani pieniędzy, bo wszystko w samochodzie zostało. Nie? Czy mogę zabrać się, mówię, no, ale nie mam czym zapłacić. No. Dobra, siadaj, kanałowi, nie? Też tak robiłem. No, siadłem, kurwa, człowieku, i mówię, do Oslo nie jadę, bo już jest za późno. Już mogą mnie, kurwa, szukać, już mogą tam latać, kurwa, za mną, nie? No to w Lillestrøm miałem takiego znajomego Polaka, który handlował wódą polską, papierosami. No. Rozumiesz? I wbiłem tam do niego, on miał przyczepę kempingową koło chałupy, bo chałupę tam było, nie? On tam już kilkanaście lat mieszkał. No i sobie tam u niego opalowałem chwilę
I wtedy zadzwoniłem do takiego znajomego, kurwa, gruby cywka. Deal trochę, kurwa, wiesz, tym do tamtym. I zadzwoniłem po niego, on po mnie przyjechał samochodem. No i tam zaczęła się zabawa, rozumiesz? I przywiózł tam, kurwa, dupy były, rozumiesz? I kiedyś, kurwa, przyuważył mnie tam dwa domy dalej mieszkał Polak, którego kiedyś tam natukłem, bo mnie wkurwił, nie? I on zadzwonił na psy, nie? Po chwili, kurwa, psy przyjechały, nie? I skończyła się impreza. Ale nic, żadnej dokładki do wyroku, nic. Na ten sam wróciłeś więzień? Czy na inne więzienie cię przewieźli? No już na zamek, nie? A zamek, co to jest zamek? No zamknięte, nie. A, zamknięte, no zamek. No. To na ilu więzieniach tam siedziałeś? Na czterech. Na czterech? I wszędzie jesteś legendą? Tak, wszędzie jestem legendą. Wszędzie się skurwali, nie, wszędzie. Mhm. Oni mieli ze mną 7 światów, nie? Bo ja w ogóle, wiesz, taki kreatywny, jak skurwysyn jestem, nie? No. Jak ja piękne, kurwa, rzeczy robiłem dla żony. Kwiatki, różyczki. Z byle czego, kawałek kapsla, kurwa, wiosku, czerwony t-shirt pociąłem, kurwa, takie różyczki odpierdalałem, że głowa ma. Yes, yes, mate, take it. Yeah, yeah. Hey, welcome. Yeah. You're welcome. No dobra, zakończymy, nie? Bo to długie wideo jest. No, ale ci mówię, right, że to zajmie... Arius player and Kudłaty. Takie, kurwa... Kreatywność miałem kudla, kurwa. Takie życzę. Stay tuned. Peace and love.